zapoznaniem się z tym pismem prezydenta Komorowskiego. Czyli urzędujący jeszcze prezydent jakieś sugestie, tak, daje marszałkowi Senatu, a to nie może być przedstawione senatorom w imię, w imię czego? Pan marszałek tłumaczył to, że ten list będzie dla członków Komisji Zdrowia o 18 udostępniony. No to jest to traktowanie senatorów w sposób karygodny. No i tutaj winę za to ponoszą senatorowie Platformy Obywatelskiej, którzy z jednej strony deklarują, że działają na rzecz dobra wspólnego, ale z drugiej wszelkie elementy, które miałyby nas przybliżyć do podjęcia dobrych decyzji w tym zakresie, no to blokują. No między innymi informacje właśnie dotyczącą zawartości tego listu. No prędzej czy później my się dowiemy, ale to jest skandaliczna praktyka, żeby senatorowie, członkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dowiadywali się o liście takim z mediów, ponieważ media zapewne treść tego listu prędzej poznają niż my, więc to pokazuje, jaka jest w tej chwili atmosfera w Senacie, jak jest na mówi senator, członek komisji grupy izraelsko-polskiej, poprawki albo głosować przeciwko tej ustawie. Ja chciał jeszcze tutaj dwa zdania powiedzieć na temat tła. Otóż widać wyraźnie, że ta ustawa jest ideologiczna, o której nigdy się nie dowiadujemy, co ta grupa izraelsko-polska robi, a chcielibyśmy się dowiedzieć. Ja Państwu chyba pokażę na bieżąco transmisję, co tutaj się dzieje. Trzeba z gojem na Wiejskiej. A po drugie jest elementem gry politycznej, ponieważ jesteśmy już właściwie kampanii. Wznowili obrady. I tutaj bardzo muszą szybko działać, bo przecież mają do przepchnięcia. Przypomnijmy ile. Około 1/5 małżeństw, które mają problemy z prokreacją dziecka i żerując na ich... Dobić muszą do 628. Nie wiemy dokładnie, jaka jest w tej chwili sytuacja, ile już z nich zostały... Że to jest informacja przekazywana przez rodziców, że ta metoda prowadzi do urodzenia dziecka, ale jest to kosztem kilkudziesięciu. Ale 628 tego dziecka, zostało przepchnięte przez Sejm, a więc musi przejść też przez Senat w ich arytmetycznej logice. Jak również to, że straszy się senatorów tych tzw. niepokornych, no tym, że nie będą umieszczeni na listę. Więc ja sądzę, że ci, którzy są zatroskani o dobro wspólne, no, wyciągną z tego wnioski, no i również w tych głosowaniach, w tych wyborach parlamentarnych, a przypomnę, że senatorowie są z okręgów jednomandatowych, a więc większość, a więc muszą wygrać w swoim okręgu, więc bez głosów katolików, no trudno by wygrać wybory w jakimkolwiek okręgu w Polsce. W związku z powyższym, no, że mądremu dość. Czyli warto też jeszcze, póki jest czas, może zadać pytanie swoim senatorom w swoich okręgach, z biurami się właśnie senatorskimi porozumieć. Jak najbardziej. Jak będą głosować, dlaczego tak będą głosować? Tak, czy tak ważna ustawa, bo jest to najważniejsza ustawa, jaką my w tej kadencji rozpatrujemy. Nie ma ważniejszej ustawy, bo nawet ta genderowa, ona jest równie ważna, no, ale jednak ta ustawa już bezpośrednio zaraz będzie, jeżeli zostanie podpisana przez pana Komorowskiego, to bezpośrednio zaraz będzie działała w niedługim czasie. W związku z powyższym, no po prostu jest to sprawa fundamentalna. Ona to do niej wątpliwości konstytucyjne. Ona różnicuje i dyskryminuje dzieci ze względu na to, czy są poczęte właśnie metodą in vitro, tak jest, w sposób naturalny, bo na przykład te zarodki, te dzieci, które są poczęte in vitro, no na przykład pozostaje Polsko-Izraelska Grupa. Tak? Kto będzie i tutaj, proszę Państwa, życie jest odłożone w czasie, zamrożone i po 10 latach się urodzi. Współpraca międzynarodowa Sejmu. Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna. Znaczy wątpliwości konstytucyjnych i zmienia w ogóle prawo cywilne, prawo spadkowe. Niech tak będzie jeszcze, żebyśmy tutaj mieli to przed oczami. 628. Kto jest jego ojcem? Kto ma do niego prawo? 628. Po prostu niebotycznych problemów, które wiążą się, jeżeli ta ustawa w tym kształcie będzie przyjęta. Nie bardzo widać. A jeśli zostanie przyjęta mimo tych wszystkich wątpliwości, poważnych wątpliwości, to jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi tutaj o pieniądze i to wielkie koncerny. Szczerba Michał, PO, przewodniczący. Ukonstytuowana, przypomnę, 16 lutego 2012. Abramowicz Adam, PiS, wiceprzewodniczący. Borys Damięcki, Damięcka Barbara, PO. Godson, to ten czarny Żyd, Abraham, Kania Andrzej, Selin Jarosław, Wanderkohen Piotr. Znacie Państwo takie osoby? Platforma rzekomo obywatelska. Wanderkohen Piotr. Dalej 8, Ardanowski, 9, Bublewicz, Gąsior Marek, Grodzka, Hopę, ten Łękowski, ten przerobiony PZPR-owiec, Jackowski Jan Maria, PiS, senator. I to jest właśnie ten PiS, który teraz do nas mówi. I on, proszę Państwa, nigdy nie mówi, ja przynajmniej nigdy jeszcze nie słyszałam, żeby ten senator Jackowski mówił o tej grupie współpracy międzynarodowej. Parlament. My za to płacimy, proszę Państwa, bo ci wszystkich senatorów i posłów my, Polacy, opłacają. Mamy prawo do informacji. Co tu się dzieje na tej grupie? On to jest trzynastka. Dalej, Kamińska. Kamiński. Małżeństwo czy rodzeństwo? Kilian. Kmiecik. Kulesza. Lasota. Malecka Libera, Mazurek, Muchacki, Nowicka, rzekomo niezależna, Persson, infamisi, czyli z Platformy, Piechota, Raniewicz, Rocki, Rząsa, Rzymełka, Sońka, Święcicki, Wolak, Ziemniak, Platforma. Jest ich 34. Słyszeliście Państwo, żeby oni kiedykolwiek coś mówili na temat tej grupy? Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem. Pozdrawiam, z Panem Bogiem. Państwu przypomnę, że naszym gościem w aktualnościach dnia był pan senator Jan Maria Jackowski. Tak. I dlaczego ten ojciec jeden, drugi, trzeci, bo nam jest kilku tych redemptorystów, którzy prowadzą aktualności dnia, nigdy się nie spytają tych posłów i senatorów PiS, co oni tam na tej grupie izraelskiej robią. Nie dowiedzieliśmy się niestety, czy oni już to głosowali, czy będą głosować, o których głosować z tego krótkiego fragmentu. Są bardzo, bardzo zajęci, bo tyle ustaw, które oni muszą przepchać, żeby dobić do 628. W międzyczasie miałam już awarię internetu. Spaliło mi cały kontakt. No, burza szaleje we Wrocławiu. Cały bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję Panie Senatorze. Ilu tu ich siedzi? Ile tu ich siedzi? O, gdański Żyd, talmudyczny Borusewicz. Został wniesiony przez Komisję Sejmową. Ulala. Jak on tu siedzi, proszę Państwa, znaczy, że za chwilę będą głosowania, bo tak też jest w Sejmie, że pojawia się przy głosowaniach osoba specjalna, której zadaniem jest zastraszanie tych posłów. Krew na rękach. Krew na rękach ma ten infamis. Więcej pytań nie widzę. No ja mam kilka pytań. Otwieram dyskusję. Ja mam kilka pytań. Szczególnie do tych tutaj senator, który tu jest, Borys Damięcka. Panie Marszałku, Pani Minister. Senator ten Jackowski, co przed chwilą mówił, Kilian, Muchacki, Rocki, Marek, senator, pięciu w tej grupie polsko-izraelskiej. Czym sabazgoje się tu zajmują w tej grupie? Czy to jeszcze Państwu inną grupę pokażę. Grupa Izraelska. Chcę wprowadzić przepis przejściowy. O, specjalna w Polsce. Która pozwoli, która, że tak powiem, będzie na tyle ustawą sprawiedliwą w stosunku do wszystkich, którzy prezesów, którzy toczą, którzy swoje kadencje kontynuują. Bo w NSA, no proszę, w polskim Sejmie powstała izraelska grupa lobbystów. Na jej czele stanął poseł PiS. No to jest po prostu, proszę Państwa, taki szok. Duda Juda. Co oni tutaj z nami zrobią, jak te groźby Duda elekt zrealizuje, czyli będzie kontynuował politykę Żyda Kaczyńskiego i pójdzie na wojnę z Rosją,